Witajcie. Dzisiaj historia Lorena, jego śmierci klinicznej i tego, jak powrócił do ciała oraz parę zdań o tym, co przeżył, będąc po tamtej stronie. Posłuchajmy razem. Obróciło mnie autem. Wylądowałem do góry nogami w potoku. Nie znaleziono mnie przez 30 godzin. Był mroźny poranek, prawdopodobnie lód na drodze i straciłem kontrolę nad pojazdem na leśnej drodze. Byłem zanurzony po szyję pod wodą. Doznałem traumatycznego urazu mózgu. Za chwilę zacząłem patrzeć z góry i obserwowałem tych pierwszych ratowników. Wściekle próbujących wyciągnąć kogoś z auta, odwróconego do góry nogami, ciężarówce w potoku. Pomyślałem, wow, ktokolwiek miał ten wrak, musiał być w niezłym stanie, bo ci ludzie naprawdę ciężko pracują, żeby go stamtąd wydostać. Czas się skończył. To moja ciężarówka. To pewnie ja, którego próbują uratować. I spojrzałem w dal i było coś w rodzaju mgły. Mgła przede mną, lecz zobaczyłem statuę stojącej postaci. I choć wiedziałem go niewyraźnie, wiedziałem, że to musi być Jezus. I pomyślałem, wow, to nie musi być koniec dla mnie. I tak powiedziałem, Jezu, czy to mój czas? Chcę... Czy przyszedłeś zabrać mnie do domu? A on powiedział, Loren, to zależy od ciebie. Możesz zdecydować się na pozostanie na ziemi, albo możesz wrócić do domu już teraz. A ja powiedziałem, wow, jeżeli dla ciebie wszystko to jedno, to bardzo chciałbym tu na ziemi zostać, patrzeć, jak moje dzieci dorastają. I jak tylko te słowa opuściły moje usta, poczułem, że ktoś łapie mnie za kołnierz, by wyciągnąć z ciężarówki. Nie miałem pulsu. Chcieli uznać mnie za martwego, który umarł na miejscu, ale wróciłem do życia. Lekarz powiedział, że nie przeżyje tej nocy. W gruncie rzeczy nasz sąsiad był wtedy radiologiem i osobiście oglądał zdjęcia i powiedział mojej żonie, że nie jest dobrze. Nie uda mu się to, nie da rady. Pomyślałem, aha, wow, zaczynam trochę rozumieć, gdzie jestem i co się dzieje. Ale nie mogę odpowiedzieć, ani otworzić oczu, mówiąc muszę być w śpiączce i mówić. To zajmie trochę czasu. Pamiętam, jak lekarz wszedł do pokoju i mówił o tym, że pewnie mi się nie uda. Ale nawet gdyby mi się udało, pewnie byłbym warzywem, nie miałbym już siły wstać z łóżka. Ale pamiętam, że słuchałem tego lekarza, myślałem sobie, przestań, o. Nic nie wiesz, o co chodzi z tym układem. Jezus mnie odesłał, ale to nie jest koniec dla mnie, to nie jest koniec mojej historii. Ja mam układ z Jezusem. Tej nocy, pierwszej nocy, kiedy byłem na intensywnej terapii w szpitalu, zespół transplantacyjny przyszedł, próbując nakłonić moją żonę do oddania moich organów. I jestem jej wdzięczny, że walczyła o mnie i powiedziała nie. Ale po 5 miesiącach zacząłem wychodzić ze śpiączki. Chcę tylko oddać chwałę Jezusowi. On do mnie zawołał, znając moje imię, Twórca Nieba, Król Wszechświata. Wie, jak się nazywam i to rozwala mój umysł. To jest niezwykłe. Gdyby mi się to nie przydarzyło, pewnie sam bym w to nie uwierzył. Ale ponieważ byłem tego naocznym świadkiem, jestem wierzący.
Widzicie, Loren został wierzący, bo zobaczył tamten świat, ale ty masz szansę być wierzącym po prostu przez to, że uwierzysz Słowu Bożemu, uwierzysz temu, co powiedział Jezus, co dla nas zrobił na krzyżu. I w Ewangelii Jana czytamy w 3 rozdziale, że Jezus tłumaczy, że podobnie jak Mojżesz na pustyni wywyższył węża, tak też konieczne wywyższenie jest Syna Człowieczego, czyli Jego, Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Abyś ty i ja mieli razem życie wieczne. Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Lecz miał życie wieczne. To Bóg cię ukochał pierwszy. Bóg cię tak kocha, że cię przyprowadził do tego filmu, żebyś posłuchał o tej historii Lorena i dziś zdecyduj się wybrać Jezusa. Bóg przecież nie posłał swojego Syna na świat, aby go sądził, lecz aby go zbawił. I Bóg, stając się w Chrystusie człowiekiem, przyszedł, aby cię uratować, aby cię zbawić, aby dać ci nowe życie, aby cię ubrać w siebie, abyś płonął miłością Jego, abyś Jego doświadczył, poznał i żył dla Jego Królestwa. Ten, kto w Niego wierzy, nie podlega sądowi. Ten jednak, kto nie wierzy, już został osądzony, ponieważ nie uwierzył w to, kim jest jednorodzony Syn Boży. Sąd zaś polega na tym. Na świecie pojawiła się światłość, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, ponieważ ich czyny były złe. Każdy bowiem, kto popełnia zło, nienawidzi światłości i nie lgnie do niej, aby jego czyny nie stały się jawne. Ten natomiast, kto żyje w prawdzie, zbliża się do światłości, aby jego czyny były widoczne, jako dokonane w Bogu. Dlatego zachęcam cię teraz, abyś oddał swoje życie Jezusowi, abyś przyglądał do światła, bo On nie chce cię potępić, On nie chce cię wrzucić do piekła, On nie chce ci nic złego zrobić, bo On jest miłością, On jest czysty, On jest święty, On jest światłością i w tej światłości chce cię przepalić, żebyś też świecił dla Niego. Dlatego zapraszam cię teraz do krótkiej modlitwy. Ojcze, chcę cię zaprosić do mojego życia, chcę zaprosić ciebie przez Ducha Świętego, który jest twoim duchem, który jest duchem Jezusa. Chcę zaprosić Jezusa, który za mnie oddał swoje życie, który zapłacił swoją świętą krwią za moje grzechy, za moje winy i wziął wszystkie moje złe uczynki na siebie, na swój krzyż i tam się dokonał sąd nade mną na krzyżu Jezusa i przyjmuję, Ojcze, to, co zrobił dla mnie Jezus, żałując bardzo za moje stare, grzeszne, złe życie i wyrzekam się tego życia, wyrzekam się życia w grzechu, wyrzekam się życia w nieczystości, wyrzekam się szatana, wyrzekam się wszystkich jego dzieł i zapraszam Ciebie, Ojcze, teraz, abyś Ty był Panem mojego życia. Zapraszam Cię, Duchu Święty, bądź moim opiekunem, bądź moim królem, bądź moją światłem, moją drogą przez Chrystusa do nieba, do Królestwa Niebieskiego, do Ojca, do tego domu, który Loren już mógł zostać, ale jeszcze wrócił, aby dać nam to świadectwo. Panie, nie chcę od dziś już popełniać zła, bo chcę być w Twojej światłości, chcę do Ciebie lgnąć, chcę być przy Tobie. Daj mi nowe życie, Panie, daj mi Twojego ducha, daj mi Twoje przebaczenie, daj mi Twoją litość, Twoje miłosierdzie. Bądź uwielbiony, Panie, w moim życiu, bądź uwielbiony, Panie, w tym, że mnie stworzyłeś, w Twojej potędze i w Twojej majestacie. Bądź uwielbiony, Panie, w tym, że znasz mnie po imieniu, tak jak Lorena znasz po imieniu. Bądź uwielbiony, Panie, w tym, że mnie kochasz i w tej miłości wysłałeś swojego Syna, byśmy na zawsze byli razem i mogli być przy Twoim sercu. I dziękuję Ci, że teraz mogę doświadczyć Twojej miłości, Twojej potęgi, Twojej chwały, Twojej mocy, Twojej bliskości, Twojej troski. Bądź uwielbiony, Panie. Dziękuję Ci, że jestem cenny w Twoich oczach, że jestem warty zauważenia przez Ciebie, ale nie przez to, co zrobiłem, a przez to, co Ty dla mnie zrobiłeś w Chrystusie Jezusie. I dziękuję Ci, Panie, za to. Dziękuję, że staję się dziś Twoim dzieckiem. Przychodzę do Twojej rodziny, włączasz mnie do Twojej świętej Trójcy. Chwała Tobie, Panie. I chcę wrócić, Panie, na łono Kościoła. Chcę pójść do spowiedzi, wyznać moje grzechy,
Pragnę przyjąć Ciebie w Najświętszej Eucharystii, w Twojej obecności, Twojego żywego serca, bo chcę zacząć budować moje życie wieczne z Tobą. Przez każdą komunię, Eucharystię, już buduję moje nowe ciało wieczne, które zostanie mi dane, to nowe ciało po wskrzeszeniu. Chwała Tobie, Panie. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź wywyższony, Panie. Amen. Amen. I błogosławię Was wszystkich. I wierzę, że Bóg Was dotyka, że uzdrawia, że daje Wam chęci, bo wierzę, że smutki, depresje, zniechęcenie, to wszystko dzisiaj odchodzi na chwałę Bożą, bo Bóg żyje, Jezus żyje i daje swoją moc nad każdym z nas. Dobrego dnia, pozdrawiam. Jezus żyje.